Tak jak dla wędkarza podstawowym warunkiem złowienia ryby jest łowienie ich tam, gdzie one są, a dopiero potem odpowiednia przynęta i sprzęt, tak dla pszczelarza tym podstawowym warunkiem jest baza pożytkowa wysoko miododajnych roślin, a dopiero potem młoda matka i właściwa gospodarka pasieczna. Ustawienie pasieki w środku dobrej bazy pożytkowej lub stworzenie takiej bazy wokół pasieki sprawi, że nawet przy najłagodniejszych pszczołach osiągnięcie 35 kg miodu z każdego ula rocznie nie jest nadzwyczajnym wyczynem. Bowiem jedna silna rodzina z pożytku spadziowego czy z lasku akacjowego potrafi przynieść 10 kilo nektaru w ciągu jednego dnia. Z tego wniosek, że gdyby stworzyć wokół pasieki solidną bazę wysokomiododajnych roślin, to osiągnięcie 100 kilo miodu z jednej rodziny byłoby możliwe. Poznałem niemal wszystko, co się ukazało w polskim piśmiennictwie na temat roślin miododajnych. Zdobywałem nasiona, rozmnażałem wiele roślin, drzew i krzewów. Nie było to łatwe, bo i niełatwo porównać żywą roślinę z opisem z książki. Choć po latach doświadczeń wszystko okazało się dosyć proste, ale trzeba na to lat. Dlatego w tym filmie chcę pokazać to, czego było mi najtrudniej zdobyć w literaturze i w praktyce, co może mieć duże znaczenie dla wiedzy praktycznej potrzebnej każdemu pszczelarzowi. Przy planowaniu przedsięwzięć pszczelarskich warto wiedzieć, że pszczoły ustawione w środku miododajnego pola z najbliższej odległości wykorzystują 100% pożytku. Z odległości pół kilometra wykorzystują tylko 70% pożytku. Z odległości pół kilometra do kilometra tylko 40% pożytku. Z odległości 1 do 1,5 km tylko 25% pożytku. Powyżej 1,5 km wykorzystują tylko 5% pożytku. Przy tym warto wiedzieć, że pszczoły zużywają miód na pokonanie odległości z pasieki do pożytku i z powrotem. I tak 100-rodzinna pasieka w ciągu jednego dnia na pokonanie 50 metrów zużywa 1 kilo miodu. Na pokonanie pół kilometra 10 kilo miodu. Na pokonanie 1 kilometra 20 kilo miodu. Na pokonanie 3 kilometrów 60 kilo miodu w ciągu jednego dnia. A w ciągu miesiąca może to wynieść 20 razy więcej.
Chcę dodać, że zdarzały się przypadki zatrucia pszczół spadzią z drzew iglastych i innych, gdy pasieka stała ponad 500 metrów od spadziującego lasu. Na podstawie tych porównań widzimy, że znajomość tego tematu ma dla pszczelarza niebagatelne znaczenie. Przy omawianiu rozmnażania użyję czasem określenia stratyfikacja. Jest to jakby wtórne dojrzewanie nasion. Są różne metody stratyfikacji uzależnione od gatunku rośliny. Najczęściej chodzi tu o przetrzymywanie nasion wilgotnych przez określony czas w ziemi, chłodnej piwnicy lub w dolnej części lodówki. Najlepiej zmieszanych z piaskiem lub torfem w jakiejś skrzyneczce czy doniczce. Użyję też określenia sztobry. Są to kawałki pociętej zdrewniałej gałęzi rocznej lub dwuletniej, około 20 cm długie, służące do rozmnażania niektórych gatunków. I słowo bylina. To roślina wieloletnia, wyrastająca z tego samego korzenia przez kilka do kilkunastu lat. Chodźmy więc w teren poznawać rośliny miododajne. Budzi się wiosna. Zaczyna kwitnąć podbiał. Leszczyna. Wierzba. Pęcznieją pąki mirabelek. Zaczyna się ruch w ulach i na mostkach. Jest jeszcze chłodno, ale już przy plus 8 stopniach Celsjusza pszczoły wylatują w poszukiwaniu wody, nektaru i pyłku. Dlatego już musimy mieć czynne poidła i wcześnie kwitnące wierzby w pasiece, aby pszczoły znajdywały to, czego szukają, jak najbliżej uli. Z bliskiej odległości pszczoły na pewno wrócą do ula z pożytkiem. Jeśli są zmuszone lecieć dalej, często wpadają w odrętwienie i giną. Przez zimę trzymam gniazda na pustych półnadstawkach, a wylotki otwarte na całą szerokość ula. To sprawia, że matki nie czerwią w styczniu, nawet w lutym, a dopiero w marcu, po wiosennym oblocie, co najczęściej zbiega się z zakwitaniem najwcześniejszych wierzb. W tych warunkach warroza nie ma możliwości do wczesnego rozmnażania, a pszczoły niewyczerpane wcześniejszym karmieniem po oczyszczeniu i ścieśnieniu gniazd, sprowokowane przybytkiem pożytku z wierzby, od razu przystępują do intensywnego czerwienia i wychowu dużej ilości młodych pszczół. Podbiał kwitnie niemal jednocześnie z najwcześniejszymi wierzbami lub nieco wcześniej. Daje sporo pyłku i miodu, ale praktycznie nie mamy wpływu na jego rozmnażanie i nie potrzeba. Jedynymi najlepszymi roślinami miododajnymi w tym okresie są najwcześniej kwitnące wierzby, iwy i ich mieszańce, dające miodu około 150 kg z hektara. To jest blisko dwa razy tyle co rzepak lub 7 razy więcej od sadów i duże ilości bardzo wartościowego pyłku. Przyniesiony z nich pyłek i nektar od razu prowokuje pszczoły do intensywnego czerwienia. Ja tu pokazuję w kolejności mieszańce iwy, iwę, wierzbę szarą i wierzbę płaczącą.
Wierzby są dwupienne, to znaczy żeńskie w bazie zmieniają kolor z białego na zielony i męskie zmieniają kolor z białego na żółty. Do rozmnażania wybieramy tylko te z żółtymi baziami, by uzyskać nie tylko nektar, ale i pyłek. Rozmnaża się bardzo łatwo. W lutym tniemy gałązki na sztobry, dołujemy płasko w ziemi lub w piasku w chłodnej piwnicy. Przy sprzyjającej pogodzie w kwietniu sadzimy do wykopanego dołka i obsypujemy ziemią, zostawiając jedno do dwóch oczek nad ziemią. W pierwszym roku podlewamy, by się dobrze ukorzeniły. Nie wolno ich wbijać do ziemi. W następnym roku już uzyskujemy pierwsze kwitnące bazie. Możemy też rozmnażać inne, kolejno po sobie kwitnące wierzby i wikliny, tak aby otrzymać ciągłość kwitnienia aż do mniszka. Tam, gdzie rośnie dużo wierzb kwitnących później, aż do czerwca, możemy uzyskać z nich przybytek miodu towarowego większy i smaczniejszy niż z rzepaku. W niektórych publikacjach wspomina się, że przy sprzyjającej bezwiecznej pogodzie pszczoły mogą przynosić pyłek z wcześnie kwitnącej leszczyny, olchy czy brozy. I wielu pszczelarzy niepotrzebnie w to uwierzyło, bo są to drzewa wiatropylne, nie dające nektaru, a zebranie z nich pyłku udaje się raz na kilka lat, gdy tymczasem wierzbę można bardzo łatwo rozmnożyć, dobierając terminy kwitnienia, i uzyskujemy z niej niezawodnie co roku sporo nektaru i pyłku. W naszym kraju występuje kilka odmian klonów. Klon zwyczajny ma liście z ostrymi zakończeniami, zakwita w kwietniu, przed rozwojem liści. Kwiaty ma zielono-żółte w postaci górnej wiechy czy baldachu. Wydajność miodowa wynosi około 200 kg z hektara. Na klonach często występuje spać, której w zakopconym zagłębiu pszczoły nie chcą zbierać. Wszystkie klony, choć mają różne liście, mają nasiona podobne do siebie, po dwa skrzydlaki, noski zrośnięte ze sobą. Rozmnażają się z nasion wysiewanych jesienią. Klon jawor ma liście z zaokrąglonymi zakończeniami, a kwiaty w postaci wiszącego zielonego grona. Wydajność miodowa jest nieco mniejsza od poprzedniego, ale za to pszczoły lepiej go wykorzystują, bo kwitnie w cieplejszym okresie. Klon polny, zwany też paklonem, ma liście znacznie mniejsze od poprzednich, zakończenia równiutko zaokrąglone, kwitnie niemal jednocześnie z jaworem, ma wydajność miodową około 200 kg z hektara. Pszczelarze uważają, że jest najlepszy z klonów. Nasiona przed siewem jesiennym wymagają rocznej stratyfikacji. Klon Ginnala i tatarski są najmniej rozpowszechnione, a warte rozpowszechnienia. Są z liści i kwiatu i wzrostu podobne do siebie, osiągają do 8 metrów wysokości. Kwitną w końcu maja. Wydajność miodowa około 200 kg z hektara. Klon Ginnala jesienią pięknie się przebarwia na czerwono.
może tworzyć wysokie, zwarte żywopłoty. Sady. Kolejno kwitną po sobie agres, porzeczka, śliwa, grusza i jabłonie. Pszczelarze często mylnie miód wiosenny nazywają miodem z sadów. Tymczasem sady nie dają miodu towarowego. Rzepak daje około 5 razy, a wierzba około 7 razy więcej miodu od sadu. Ale sady dają pożytek rozwojowy. To znaczy tyle miodu, ile wystarcza na wykarmienie czerwiu i bardzo dużo pyłku. Miód towarowy uzyskuje się w tym czasie z mniszka, klonu i wierzb. Dla porównania moje dwie wagi pod ulami wykazują, że w pogodny dzień z nielicznych wierzb przybytek dzienny dochodzi do 90 dekagramów na jeden ul. W czasie kwitnienia sadów od agrestu do jabłoni przybytek dzienny z licznych tutaj sadów nie przekracza 10 dekagramów. Dopiero gdy zakwitnie mniszek i jawor, przybytek na wadze wyraźnie wzrasta. Mniszek pospolity lub lekarski, zwany często mylnie mleczem. Wpływu na jego rozmnażanie praktycznie nie mamy i nie potrzeba. Występuje wszędzie, łatwo się rozmnaża z samosiewu. Daje znacznie więcej miodu niż sad. Dlatego, gdy wynajmujemy pszczoły do zapylania sadu, sadownik powinien wykosić mniszek jako bardziej atrakcyjny dla pszczół. Pszczoły wstawiamy do sadu dopiero po zakwitnięciu 10% kwiatu, by pszczoły nie zdążyły odkryć bardziej atrakcyjnego pożytku. Opłata za wynajęcie pszczół do sadu jest najwyższa i wynosi równowartość 6 kg miodu od każdego ula. Mimo takiej ceny sadownik uzyskuje zwyżkę plonu w wartości 50 razy większej od zapłaty pszczelarzowi. Machonia. Niewielki krzew zimozielny, ozdobny, kwitnie w kwietniu, bywa odwiedzany przez pszczoły, może rosnąć w półcieniu, rozmnaża się z nasion wysiewanych jesienią. Szafirek i inne cebulowe, wcześniej kwitnące rośliny ozdobne w pasiece dają niezłe uzupełnienie pożytku. Najłatwiej rozmnaża się szafirek przez cebulki, ale z niego często czmiele wypierają pszczoły. Karagana. Krzew wysoki do 5 metrów. Rozmnaża się z nasion wysiewanych wiosną lub ze sztobrów. W ciepłe dni bywa licznie oblegana przez pszczoły. Liście ma podobne do akacji. Kwitnie na początku maja. Wydajność miodowa około 500 kg z hektara. Berberys. Niski krzew kolczasty, często ozdobny, o przebarwionych liściach, nektaruje tylko w sprzyjającej temperaturze, bywa przetrwalnikiem sporyżu, do rozmnażania dla pszczół nieciekawy. Jasnota biała. Jest podobna do pokrzywy, ale nie parzy. Można ją poznać po białych kwiatach. Ma wydajność miodową około 200 kg z hektara. Można ją rozmnażać z nasion i rozłogów korzeniowych. Dobrze się czuje i rozmnaża na skarpach. Kasztanowiec jest lubianym drzewem ozdobnym i miododajnych. Przy dużych nasadzeniach można uzyskać z niego miód towarowy. Posiada jednak pyłek lekko trujący,
który pszczoły niechętnie zbierają, chyba że nie mają innego źródła pyłku. Irgi występują w kilkunastu odmianach. Są to krzewy od bardzo niskich do 2,5 metra wysokich. Kwitną obficie w maju. Dostarczają miodu od około 500 do 1500 kg z hektara, w zależności od odmiany. Większość tych krzewów jest bardzo dekoracyjna. Jesienią ślicznie wyglądają błyszczące, przebarwione liście i czerwone lub czarne owoce. Rozmnaża się z nasion stratyfikowanych przez rok i wysiewanych jesienią. Klomby irgi można spotkać w większości naszych miast. Warto zebrać owoce, rozmnożyć i rozdać sąsiadom w pobliżu pasieki. Przesadzać należy wiosną, najlepiej jednoroczne sadzonki. Głóg. Miododajne są tylko głogi o pojedynczych płatkach. Te o kwiatach podobnych do różyczek nie nektarują. Przy niskich temperaturach niełatwo spotkać na nich pszczołę, ale w temperaturze 25 stopni można usłyszeć głośny szum pszczół na głogach. Rozmnaża się z nasion stratyfikowanych przez rok i wysiewanych jesienią. Uwaga! Na głogach rozwijają się te same pasożyty, co na drzewach owocowych. Urzet barwierski. Jest to roślina roczna, chętnie odwiedzana przez pszczoły. Ma tendencję do rozmnażania się z samosiewu. Często występuje jako chwast. Kolcowój zwyczajny. Krzew do 2,5 metra wysoki, o długich, łukowato zwisających pędach i liściach podobnych do wierzby. Za każdym liściem wyrasta 2-3 kwiatki, wydzielające dużo nektaru. Kwitnie od maja do września i jest zawsze licznie odwiedzany przez pszczoły. Nadaje się do obsadzania skarb kolejowych, drogowych i nadrzecznych. Rozmnaża się ze sztobrów lub odkładów i odrostów. Tymianek. Roślina wieloletnia, półkrzew, bardzo niski, o wydajności miodowej 100 do 200 kg z hektara. Rozmnaża się z nasion wysiewanych wiosną. Kwitnie od połowy maja, czasem do jesieni. Zachowuje liście zielone przez całą zimę. Rezedy. Biała, żółta i żółtawa. Jest rośliną dwuletnią lub wieloletnią. Najlepsze z nich to żółta i żółtawa. Ma wydajność miodową około 200 do 400 kg z hektara. Rezeda lubi suche piaski i tam się rozmnaża z samosiewu. Kwitnie w czerwcu i lipcu, czasem nawet w sierpniu. Dostarcza sporo pyłku. Na żyznych glebach schodzi tylko na przekopanym gruncie i rośnie bujnie. Warto ją podsiewać. Malina jest krzewem rozmnażanym z rozłogów korzeniowych. O wydajności miodowej 100 do 200 kg z hektara. Uwielbianym przez pszczoły. W duże skupiska malin leśnych warto podwozić pszczoły, podobnie jak na rzepak. Stokrotki i złocienie. Z
stwarzają często złudzenie ukwieconej miododajnej łąki. Niestety oba te gatunki nie wydzielają w ogóle nektaru. Robinia akacjowa, zwana popularnie akacją białą, jest drzewem wysokomiododajnym, motylkowym, mogącym rosnąć na najbardziej jałowych hałdach i piachach. Na podłożu wapiennym słabo nektaruje. Akacja najlepiej nektaruje w temperaturze około 25 stopni. Wtedy w lesie akacjowym przybytek dzienny na jeden ul może dochodzić do 10 kilo. W temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza zbiory są znacznie słabsze lub zupełnie ustają. Rozmnaża się z nasion wysiewanych w maju. Przed siewem sparzonych wodą o temperaturze 60 do 70 stopni. W pobliżu rosnących akacji można często spotkać samosiejki, które można użyć do przesadzania. Śnieguliczka biała. Popularny, bardzo miododajny krzew, którego pszczoły odwiedzają nawet po zachodzie słońca. Jego wydajność miodowa dochodzi do 1000 kg z hektara. Łatwo go rozpoznać jesienią po małych, białych owocach szczelających po naciśnięciu. Kwitnie od połowy czerwca do połowy września. Zasługuje na rozmnażanie specjalnie dla pszczół. Można ją rozmnażać ze sztobrów lub z odrostów korzeniowych pojawiających się obok krzewów. Szałwia. Szałwie występują w kilku odmianach. Wszystkie są bardzo miododajne. Ja pokazuję szałwię lekarską, półkrzew wieloletni o wydajności miodowej około 400 kg z hektara i szałwię okręgową wieloletnią o wydajności 600 kg z hektara. Obie rozmnażają się z nasion wysiewanych na przekopanym zagonniku. Szałwia okręgowa ma wydajność miodową niemal równą faceli błękitnej, około 600 kg z hektara. Pod facelię trzeba uprawiać ziemię co roku, bo nie chce się rozmnażać samosiewu, a szałwię okręgową wystarczy wysiać raz na wiele lat. Iglicznia trójcierniowa. Duże drzewo o wydajności miodowej zbliżonej do akacji. Zaraz po niej kwitnie. Można ją rozpoznać po opadnięciu liści po 40-centymetrowych, długich, brązowych strąkach, lekko poskręcanych. Jest o tyle lepsza od akacji, że jej nektarowanie nie jest uzależnione od temperatury, czyli nektaruje bardziej niezawodnie. Kłopot w tym, że nie rozmnaża się z samosiewu jak akacja. Nasiona zbieramy w strąkach przed mrozami i w strąkach przesuszonych przetrzymujemy do wiosny. Przed siewem wyłuskujemy, uszkadzamy skórkę paćpierem ściernym lub gorącą wodą około 60-70 stopni. Lub dla większej pewności można je skiełkować na mokrej ligninie czy papierze i kiełkiem w dół posadzić w wilgotną glebę. Jest mało rozpowszechniona, choć można ją spotkać nie tylko w parkach. Zasługuje na rozmnażanie.
Korkowiec amurski. Drzewo średniej wielkości, kwitnące w czerwcu, jest licznie odwiedzany przez pszczoły i spotykany raczej tylko w parkach botanicznych. Wymaga gleb żyznych, średnio wilgotnych, rozmnaża się z nasion dołowanych przez zimę i wysiewanych wiosną. Stulisz trwały. Roślina wieloletnia, bylina. Zakwita w połowie czerwca. Jest licznie obsiadana przez pszczoły. Wydaje mnóstwo drobnych nasionek i przez to łatwa do szybkiego rozmnażania. Nie znam jej wydajności miodowej, ale powinna być większa od rzepaku. W trzecim roku po zasianiu z jednego korzenia wypuszcza do 20 pędów kwiatowych. Parczelina trójlistkowa. Krzew lub małe drzewo. Kwitnie w czerwcu. Jest chętnie odwiedzana przez pszczoły, nie wybrzmiewa na glebę. Nasiona to okrągłe skrzydlaki, podobne do nasion wiązu, który nie jest miododajny. Nasiona należy dołować przez zimę i wysiewać wiosną. Zakwita w trzecim roku po wysiewie. Moszeniec południowy. Niski krzew o wydajności miodowej około 1000 kg z hektara. Kwitnie obficie w maju, czerwcu i skromniej do jesieni. Rozmnaża się z nasion wysiewanych w maju, moczonych przed siewem. Przesadzać na stałe miejsce roczne siewki wiosną. Zasługuje na rozmnażanie specjalnie dla pszczół. Oliwnik wąskolistny. Małe drzewo do 8 metrów wysokie, kwitnie po akacji i podobnie do niej ma bardzo intensywny zapach. Jest chętnie odwiedzany przez pszczoły. Oliwnik współżyje z bakteriami azotowymi i dlatego może rosnąć na jałowych glebach. Rozmnaża się z nasion moczonych przez 10 dni, zmieniając wodę. Siać w lutym. Wschodzi po 8 tygodniach. Podagrycznik. Bardzo popularny, uciążliwy chwast o niskiej wydajności miodowej i szybko wysychającym nektarze. Jednak gdy gleba jest wilgotna, często spotyka się na nim pszczoły. Jeśli w czasie kwitnienia akacji pszczoły chodzą po podagryczniku, to znaczy, że z akacji miodu raczej nie będzie. Żylistek szorstki. Występuje w wielu odmianach zakwitających w połowie czerwca i kwitnie 3 tygodnie. Żylistki zaliczają się do bardzo miododajnych krzewów, niewybrednych na glebę. Rozmnażają się ze sztobrów ciętych przed większymi mrozami i dołowanych w chłodnej piwnicy lub w ziemi. Facelia błękitna. Roślina roczna, często uprawiana specjalnie dla pszczół. Jej średnia wydajność miodowa wynosi około 620 kg z hektara. Facelia najlepiej nektaruje w ciepłej porze roku po deszczach. Zaczyna kwitnąć w
w 50 dniu od daty wysiewu i kwitnie przez 5 tygodni. Ponieważ pod facelię trzeba co roku uprawiać ziemię, radzę zastanowić się nad wysiewem roślin wieloletnich o podobnej lub wyższej wydajności miodowej, gdzie raz uprawiona ziemia pozwoli zbierać miód przez wiele lat. Amfora krzewiasta albo indygowiec dawniej. Krzew dorastający do 3 metrów wysokości. Kwitnie w czerwcu, dostarcza pszczołom nektaru i pyłku, rozmnaża się z nasion moczonych przed siewem. Lipy. Ja tu pokazuję tylko lipę szerokolistną o wydajności miodowej około 250 kg z hektara i drobnolistną około 1000 kg z hektara, najpopularniejsze w Polsce. Tak naprawdę to jest ich w Polsce ponad 20 odmian, kwitnących kolejno po sobie od połowy czerwca do połowy sierpnia o wydajnościach miodowych od około 250 kg z hektara do ponad 1000 kg z hektara. Są również dwie lipy o właściwościach trujących, to jest długoogonkowa i srebrzysta. Często w czasie kwitnienia lip występuje na nich spać, znacznie poprawiająca smak miodu i zwiększająca zbiory. Państwowe Gospodarstwo Szkółkarskie w Godziembach, adres na końcu taśmy, ma wyselekcjonowane około 10 odmian o najlepszej wydajności miodowej i kolejnym kwitnieniu przez 2 miesiące. Tam można nabyć wszystkie odmiany na mateczniki i samemu dalej rozmnażać drogą szczepienia. Prawie wszystkie odmiany przyjmują się na podkładce drobnolistnej. Najłatwiej rozmnaża się lipa drobnolistna. Nasiona zebrane, kiedy owoc jest jeszcze zielony, a ziarno już brązowieje, wysiane od razu, wschodzą ładnie wiosną. Inny sposób stwarza kłopoty związane z terminami stratyfikacji. Nie udało mi się pokazać w terenie szczepienia, a ono się przyda przy rozmnażaniu szczególnie lip. Najprostszym sposobem jest i najskuteczniejszym jest szczepienie na stosowanie, czyli dobieranie grubości podkładki do grubości zraza. Przecinanie na odległości około 2 cm podkładki i zraza i wtedy łączymy je dokładnie razem. Na zrazie musi być dwa oczka. Jedno powinno być naprzeciw przecięcia, drugie nieco wyżej. Jeśli mamy za cienką podkładkę, możemy przy lipach stosować na piętce korzeniowej. Tylko to dobrze dobrać, prawda, złożyć. Najlepiej łączyć to gumką albo paskiem foliowym. I proszę zobaczyć, tu jest pokazane połączenie. Tu jest podkładka z tej strony, tu ten zraz, prawda, ładnie owinięty. Na koniec można przytknąć farby emulsyjnej, ale tylko białe
białą, bo inne są toksyczne. To szczepienie jest bardzo proste. Przy owijaniu trzeba uważać, żeby dokładnie cięcie było schowane, a oczko, żeby zostało na wierzchu. Przy pomocy szczepienia przyspieszamy kwitnienie każdego drzewa o kilka, nawet do 10 lat, ponieważ podkładkę bierzemy ze zraza bierzemy ze starego drzewa. Ono jest o kilka czy kilkanaście lat starsze, wobec tego o tyle lat wcześniej zaczyna kwitnąć. Mnie się zdarzało, że w roku szczepienia lipy już zaczynały kwitnąć. Ligustr pospolity. Krzew dorastający do wysokości 3 metrów. Stosowany powszechnie na cięte żywopłoty. Kwitnie w lipcu. Dostarcza pyłku i nektaru. Miód z niego psuje nieco smak i zapach miodu. Rozmnaża się najłatwiej ze sztobrów sadzonych wiosną. Tulipanowiec. Duże drzewo, bardzo ozdobne i słabo rozpowszechnione. Kwitnie maj-czerwiec. Kwiaty ma jak tulipan. Przy sprzyjających warunkach pogodowych jeden kwiat może wytworzyć do jednej łyżeczki nektaru. Jest trudny do rozmnażania dla zwykłego połykacza miodu. Mnie przez 4 lata prób udało się uzyskać tylko jeden raz 24 sztuki z siewu. Ale bywa w sprzedaży w wielu szkółkach, przy parkach. Wiem, że produkuje je Poznań, być może Kurnik, a na pewno można je nabyć w Będzinie po 80 tysięcy sztuka w dużej donicy pod wskazanym na końcu adresem. Żmijowiec zwyczajny. Roślina dwuletnia. W pierwszym roku rozwija tylko rozetę przyziemną, w drugim pęd kwiatowy. Lubi tereny piaszczyste, choć nie tylko. Ma wydajność miodową około 400 kg z hektara. Trudno jednak zebrać z niej nasiona. Podobny do niego jest żmijowiec grecki. Jednoroczny, ten ma wydajność miodową około 700 kg z hektara i opłaci się go uprawiać dla pszczół. Koci mięta. Wszystkie mięty, marzy mięty i koci mięty są roślinami wysokomiododajnymi. Ich miododajność w zależności od odmiany wynosi od około 200 do 1600 kg z hektara. Zawsze są bardzo licznie oblegane przez pszczoły. Tu pokazuję jedną z odmian kocimięt. Rozmnaża się z nasion, choć nie zawsze można je uzyskać. Łatwiej ją rozmnożyć przez podział kępy korzeniowej. A jeszcze lepiej, po dojrzeniu nasion ścinamy pędy przy ziemi, od korzenia pojawi się mnóstwo odrostów. I te odrosty odrywamy z piętką i rozsadzamy co 40 cm. Dbając o to, by ziemia była stale wilgotna w pierwszym roku. Lawenda pospolita ma wydajność miodową 268 kg z hektara, a lawenda lekarska 653 kg z hektara. Jest to bylina, półkrzew, zimozielna. Roztarte liście dają silny aromat. Lubi odstraszać szkodniki warzyw. Rozmnaża się nasion lub z odkładów, czyli przysypanych
ziemią bocznych gałązek. Trędownik bulwiasty. Kwitnie czerwiec, lipiec. Jest rośliną wieloletnią o łodydze czterokanciastej. Kształt kwiatów niewiele się różni od kształtu torebek nasiennych. Początek korzeni stanowią symetrycznie rozłożone podłużne bulwy. Osiąga wysokość 40 do 60 cm. Można go spotkać na wilgotnych stanowiskach w lasach i wzdłuż rowów. Przesadzony znosi również suche miejsca. Wydajność miodowa wynosi według różnych źródeł od 600 do 1500 kg z hektara. Jest bardzo licznie odwiedzany przez pszczoły i osy. Cała roślina jest trująca, nektar nie. Rozmnaża się z nasion przyklepanych na zewnątrz wilgotnej ziemi, ewentualnie przykrytych folią lub z podziału bulw. Serdecznik pospolity. Jest rośliną wieloletnią, wybitnie miododajną, o łodydze czterokanciastej i symetrycznie rozłożonych rozgałęzieniach. Osiąga wysokość od 0,5 metra do 3 metrów, w zależności od jakości i wilgotności gleby. Prawdopodobnie ta zależność wzrostu od rodzaju gleby i klimatu sprawia, że wydajność miodowa uzyskana w ISK Puławy wynosi około 700 kg z hektara, a w stacji hodowli w Siejniku na Mazurach 1600 kg z hektara. Niektórzy pszczelarze twierdzą, że ponad 1000 kg z hektara. Wydajność ta jest rozłożona w czasie, bo kwitnie od czerwca aż do mrozów. Można go spotkać pod płotami i murami. Tamte stanowiska najlepiej lubi. Nasiona należy zbierać w skórzanej rękawicy, bo plewy są bardzo ostre, ale nasiona łatwo odchodzą na sicie. Siać w dobrze wilgotnej ziemi, w przeoraną czy przekopaną ziemię. Nostrzyk biały i żółty. Jest rośliną dwuletnią lub roczną, wysoko cenioną przez pszczelarzy, gdyż rozmnaża się z samosiewu i często skutkuje podsiewanie jej w zarośniętych nieużytkach. Jest rośliną motylkową, to też rośnie nawet na jałowych piaskach. Wydajność miodowa noszczyku żółtego od 100 do 300 kg z hektara, a białego od 200 do 680 kg z hektara. I zależy od zasobności gleby. Nie sądzę, aby jego uprawa specjalnie dla pszczół się opłacała, ale miód z niego jest bardzo smaczny i warto zbierać z niego dojrzałe nasiona i od razu podsypywać obok rosnącego łanu. Sumak octowiec. Małe drzewko ozdobne, często spotykane przed domami. Bardzo licznie odwiedzane przez pszczoły. Rozmnaża się z nasion stratyfikowanych przez 120 dni. Łatwiej jednak można korzystać z odrostów korzeniowych, które często wyrastają obok tego drzewka. Jesienią pięknie wyglądają przebarwione liście i brązowe kolby nasienne. Barszcz sosnowskiego osiąga do 3 metrów wysokości i baldachy kwiatowe jak miednice.
Na każdym baldachu siedzi ponad 30 pszczół, gdy ziemia jest dostatecznie wilgotna. Słowem, jest bardzo miododajny. W tej chwili panuje susza, gleba jest wyschnięta i nie tylko pszczół nie widać, ale i barszcz nie wyrósł jak należy. Po zrobieniu tych zdjęć telewizja ogłosiła przesadnie alergiczne oddziaływanie tej rośliny. Dobrze, że zdążyłem ją nagrać, bo już zostały zniszczone. Bożodrzew gruczołowaty, Island. Duże drzewo miododajne o dużych przyrostach rocznych, znoszące trudne warunki ekologiczne, rozmnaża się z nasion wysiewanych w maju. Drzewo to ma chyba najdłuższe liście, sięgające do 1 metra. I na listkach nektarniki pozakwiatowe, które w naszych warunkach rzadko bywają czynne. Kwitnie na początku lipca. Katalpa lub surmia. Wysokie drzewo o dużych liściach. Niektóre siewki zaczynają kwitnąć już w 3 roku po zasianiu. Katalpa występuje w kilku odmianach. Wszystkie kwitną w lipcu i obficie nektarują. Rozmnaża się z nasion wysiewanych wiosną. Przed siewem dobrze jest owinąć je szmatką, zanurzyć w wodzie i przycisnąć kamyczkiem, by napęczniały. Nasiona zbierać jesienią. Lebiodka pospolita. Roślina trwała, wybitnie miododajna, kwitnąca w lipcu i sierpniu. Wydajność miodowa według ISK Puławy 705 kg z hektara. Według stacji hodowli w Siejniku nawet do 1400 kg z hektara. I te różnice wydają mi się możliwe, bowiem ta roślina nieźle się rozmnaża z samosiewu na piaszczystych łąkach i świetnie sobie radzi w gęstej trawie na żyznych polach, dając znacznie większe kwiatostany. Może być uprawiana specjalnie dla pszczół. Rozmnaża się z siewu. Ma bardzo drobne nasionka, które należy posiać na gładkiej, wilgotnej powierzchni i przyklepać do ziemi, nie przysypywać ziemią. Ewentualnie przykryć folią. Zbyt gęste wschody należy poprzesadzać co 20-30 cm. Małe roślinki lebiodki przesadzałem między trawę, na zarośnięte nieużytki i nie dały się chwastą zagłuszyć. Jeszcze się rozprzestrzeniają z samosiewu. Habry. Większość z nas zna habry bławatki, zbożowe o niebieskich kwiatach. Tymczasem na łąkach rośnie jeszcze kilka innych odmian habrów, jak łąkowy, górski, nadreński, o kwiatach purpurowych i białych i innych, w większych koszyczkach kwiatowych od bławatka. Wszystkie są miododajne, a ich miododajność waha się w zależności od odmiany od 200 do 600 kg z hektara. Rozmnaża się z nasion i samosiewu. Osty i ostrożenie. Uciążliwe chwasty kłujące, mające wiele odmian, dwuletnie i byliny, rozłogowe, trudne do wytępienia,
ale miododajne. W zależności od odmiany dają od 80 do 500 kg z hektara miodu. Wierzbówka kiprzyca jest rośliną trwałą o wydajności miodowej około 600 kg z hektara. Rozmnaża się z samosiewu. Gdy puch z nasieniem spadnie na gołą ziemię lub z rozłogów korzeniowych. Rozmnażanie samemu jest bardzo uciążliwe, ale warto podwieźć pasiekę tam, gdzie ona rośnie w dużym, zwartym łanie. Łopiany mają olbrzymie liście i osiągają 2 metry wysokości. Są roślinami pospolitymi, rosną na przychaciach i rumowiskach. Kwitną w czerwcu i lipcu, dostarczają sporo aromatycznego nektaru i białego pyłku. Matecznik nasienny. Warto mieć w pasiece choćby niewielki kącik przeznaczony na matecznik nasienny najlepszych roślin miododajnych. Informuje on, co kiedy kwitnie i kiedy trzeba zbierać nasiona. Stanowi źródło nasion czy rozłogów do rozmnażania. Pomaga pszczołom szybciej zorientować się, z jakich roślin szukać w terenie, by przynieść więcej miodu. Bodziszek łąkowy. Roślina bylinowa, rosnąca na próchnicznych łąkach, w zaroślach i nad rowami. Nie bywa zjadana przez krowy. Kwitnie lipiec, sierpień, jest licznie oblatywana przez pszczoły. Wydajność miodowa około 546 kg z hektara. Jest na pewno lepsza od łopianu, ponieważ pszczoły więcej chodzą po bodziszku niż po łopianie. Rozmnaża się z samosiewu. Pękające strąki rozrzucają nasiona daleko od siebie. Do rozmnażania najlepiej przenieść kilka roślinek z korzeniami, a same się dalej rozprzestrzenią. Perełkowiec japoński. Drzewo średniej wielkości, wybitnie miododajne, doskonale znoszące nasze warunki klimatyczne. Kwitnie w połowie sierpnia. Jest tak miododajny, że pszczoły zbierają nektar nawet z opadniętych na ziemię kwiatów. Trzeba bardzo ostrożnie chodzić po opadniętych kwiatach, by nie pognieść pszczół. Pszczelarze często pytają o ewodię, która kwitnie w tym samym czasie, ale ewodia jest zbyt delikatna i wymarza w naszych warunkach. Natomiast perełkowiec jest niezawodny. Rozmnaża się z nasion wysiewanych wiosną. Nasiona przetrzymujemy w strąkach do wiosny. Przed siewem strąki moczymy przez dobę. Potem nożykiem wyciskamy z nich nasiona i wrzucamy do wody, które spadną na dno, nadają się do siewu. Młode siewki mają tendencję do grzybka, zwanego czarną nóżką, dlatego warto je czasem podlać wodą z dodatkiem topsinu. To jest środek grzybobójczy. Dziś nie widzimy pszczół na perełkowcu,
bo mamy suszę od 3 miesięcy i pszczoły nie wychodzą z uli, nawet popyłek, bo wszystko wysycha. A perełkowiec skutek suszy nie zawiązał nawet strąków nasiennych. Przegorzan trwały. Występuje w kilku odmianach. Dwuletni zakwita tylko raz w drugim roku. I wieloletnie w pierwszym roku budują rozetę przyziemną. W następnych latach wypuszczają coraz więcej łodyg kwiatowych. Mniej kłopotliwy i pracochłonny w rozmnażaniu jest przegorzan trwały. Kwitnie na początku sierpnia. W zależności od odmiany i gleby może dać od 400 do ponad 1000 kg z hektara. Siać można zaraz po zbiorze nasion lub wczesną wiosną, po 2-3 ziarna co 50 cm. Siew w miejscach opanowanych przez trawę jest nieskuteczny. Trojeść amerykańska. Bylina rozłogowa o wydajności miodowej około 600 kg z hektara. Bywała zalecana do uprawy specjalnie dla pszczół, ale na lżejszych i suchych glebach często nie dochodzi do zakwitania. Ponadto kwiaty mają jakieś zaczepy, na których pszczoły i czmiele wyrywają, gubią nóżki. Rozmnaża się z siewu i z rozłogów korzeniowych. Po wysiewie zakwita po 3-4 latach. Można też rozmnażać, wyrywając z ziemi młode pędy z około 4 do 6 listkami i wsadzać w dobrze wilgotną glebę. Słonecznik. Roślina uprawna roczna, kwitnąca w lipcu lub sierpniu, dająca miodu około 200 kg z hektara, czyli znacznie więcej od rzepaku. Siejąc go, można uzyskać miód towarowy i ziarno do sprzedaży. Nawłoć to niemal ostatnia, najpóźniej kwitnąca, pospolita i wysoko miododajna roślina. Występuje w kilku odmianach. Wydajność miodowa w zależności od odmiany wynosi od 200 do 900 kg z hektara. Tam, gdzie nawłoć gęsto opanowała teren, zbiory miodu na jeden ul dochodzą do 3-4 kg dziennie. Roślina ta ma tendencję do agresywnego opanowania terenu. Rozmnaża się z siewu, samosiewu i podziału kęp. Niecierpek Rojlego. Najlepszy z rodziny niecierpków. Wydajność miodowa około 450 kg z hektara. Jest ozdobny, czerwone grube pędy, przebarwione liście i kwiaty sprawiają, że często można go spotkać przed domami. Rozmnaża się z siewu i samosiewu. Pękające strąki rozrzucają nasiona do 3 metrów wokół rośliny. Astry morcinki występują w kilku odmianach, przeważnie o niebieskiej barwie kwiatów. Kwitną najpóźniej od sierpnia do października.
Jest to ostatnia, najbardziej miododajna roślina, z której w ciepłe dni pszczoły przynoszą pyłek i coś niecoś miodu. Rozmnażają się z podziału kęp. Na podstawie tego, co pokazałem, sami będziemy mogli znaleźć dobre nasiona w swojej okolicy. W większości kół są pszczelarze, którzy już posiadają w swoich pasiekach mateczniki roślin wysokomiododajnych i można o takich zapytać na zebraniu pszczelarskim. W razie potrzeby na planszy widać adresy, gdzie można zdobyć nasiona czy drzewka, ale trzeba z nich korzystać dopiero, gdy zawiodą wcześniej podane sposoby. Wiele botanicznych. Zwykle załoga parków bywa przyjazna. Na zakończenie chcę dodać, że najbardziej opłaca się rozmnażanie drzew i krzewów, bo raz się posadzi i może korzystać wiele pokoleń pszczelarzy. Z roślin zielnych najmniej pracochłonne w stosunku do czasu korzystania z nich są byliny, rośliny wieloletnie. Drzewa rozmnażane z nasion powinny rosnąć co najmniej dwa obok siebie, by zapewnić krzyżowe zapylanie i uzyskanie z nich nasion. Znaczenie dla towarowego zbioru miodu ma zasiew co najmniej 1 hektar wysokomiododajnych roślin na 50 rodzin w pasiekce. Ale każdy nawet najmniejszy skrawek nieużytku obsiany wysokomiododajną roślinnością ma znaczenie uzupełniające i podnosi wydajność pasieki. Z terminami siewu miewamy nieraz kłopoty. Nie zawsze dopisuje nam pogoda sprzyjająca siewom czy przesadzaniu. Byliny, rośliny wieloletnie, czasem dobrze jest posiać zaraz po zbiorze nasion, latem czy jesienią, pod warunkiem, że ziemia jest dobrze wilgotna. Wiosenne siewy stosować jak najwcześniej, póki ziemia jest dobrze wilgotna. Zaraz po odmarznięciu ziemi, a nawet na topniejący śnieg. Rozsadzanie kęp korzeniowych czy odrostów z piętką można stosować pod jesień i wiosną, pod warunkiem, że ziemia jest wilgotna, a w razie posuchy podlewać co wieczór. Sztobry z reguły tniemy przed większymi mrozami. Dołujemy w wiązkach po 50 sztuk w ziemi lub w wilgotnym piasku w chłodnej piwnicy. Sadzimy na ogół w kwietniu i w pierwszym roku podlewamy. Drzewa i krzewy rozmnażane z nasion mają indywidualne wymagania, często różne terminy siewu i stratyfikacji nasion. Jednak nasiona wymagające dłuższej stratyfikacji, posiane jesienią, potrafią przeleżeć w ziemi przez cały rok i na drugą wiosnę powschodzić lub czasem w środku lata. Pokazałem tutaj tylko te rośliny, które były osiągalne w zasięgu do kilkunastu kilometrów lub te, które sam rozpowszechniłem dzięki życzliwej pomocy pana profesora Bolesława Jabłońskiego z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach, nieżyjącego już doktora Mieczysława Lipińskiego i niektórych pszczelarzy z Polski.
Nie na wszystkich wysokomiododajnych roślinach udało mi się uchwycić pszczoły. Głównie dlatego, że kamerzysta był dostępny w niewłaściwym czasie. Zwykle było za chłodno lub w końcu lata po 3 miesiącach suszy, kwiaty zaschły i pszczoły w ogóle nie wychodziły z uli. Nie jestem zadowolony z pokazanego obrazu. Ja nie mam kamery, a kamerzyści nie mają doświadczenia w ujęciach plenerowych. Ale lepszy rydz niż nic.